Słuchajcie. Poczekaj, pokaż zegarek. Zaledwie 12, idziemy pod stołem. Bo mówił się z nami 3 stołasz. Wziąłem mu rękawicę. Panowie, Krzysia Stanowskiego tu nie było? Krzysia Stanowskiego tu nie było? Czekacie? Czy kamera was? A wy panowie też czekacie, nie? Tak, tak, tak. Przyszli na spalik. Ja mogę wrzucić, mogę wrzucić nawet to się zgasi, czy nie? Nie, to ci nie ma. Czekamy do 5 lat. Rewolwerowcy są kulturalne, nie? A tam trening jako łap, pokaż trening jako łap, tak grałem, tak się buduje. O, może nie wiecie, Krzysiu. Ale nie wiecie, czy on jest w budynku, czy nie? Stawowski! A poszukał mnie. Stawowski! Tu góry jest. Jest. Ale tu nie wychodzi. Słuchajcie, nie będziemy dłużej na frajera czekać. Godzina już 4 po 12. Już może chwilę. Skarmy te 10 minut studenckie. Tak. Się pewnie nie tam 5 mogę dać, jeszcze 2. Może korki z Warszawy. Prawdziwy rewolwerowy śnieg nie skurzy. Pamiętaj. W budynku jeszcze niego zapytali. No przecież już pytałem chłopaków i przecież już krzyczałem parę razy. Co, nie ma zegarka? Nie wie, że jest 12? Przecież on tu mnie zaprosił. To nie ja się tu zapraszałem. Dobra, panowie, słuchajcie, sprawa jest taka, panowie i panie, sprawa jest taka, że Krzysiu plastuje się Stanowski, umówił się na sparing.
I po raz kolejny okazało się, że kozak w necie, pizda w świecie. Zabijam się.